Wydawnictwo Skarpa Warszawska przedstawia. Sylwia Kubik, Memonitka i Hrabia. Czyta Małgorzata Klara. Żuławy 1878 rok. Arkadiuszowi Ciszewskiemu, w podziękowaniu za zainteresowanie mnie tematem Mennonitów, życzliwą pomoc, dzielenie się wiedzą oraz wsparcie w trakcie tworzenia. Prolog. Jechali ubitym traktem wzdłuż rzeki. Pogoda zmieniła się nagle, bez ostrzeżenia. Śnieg padał coraz mocniej. Wzmagał się wiatr, który bez przeszkód hulał po otwartej przestrzeni. Płaskie połacie pól ułatwiały mu zadanie, z rzadka hamując jego pęd. Służący świsnął batem, zachęcając konie do szybszego galopu. Na niewiele jednak się to zdało. Nadciągała burza śnieżna. — Panie! Drogi nie widać, konie grzęzną w śniegu, nie przejedziemy, zawołał ze strachem w głosie woźnica. Zjedź gdzieś, muszą to być jakieś chałupy. Panie, nic nie widać, potwierdził siedzący obok woźnicy sługa. Wszędzie biało. Hrabia wychylił głowę sań nie wierząc ich słowom. Jechał tą drogą nie pierwszy raz i wiedział, że są tu zarówno chałupy, jak i całkiem zasobne gospodarstwa. Nie dostrzegł nic. Wytężał wzrok, ale widoczność była bardzo ograniczona. Śnieg wirował, spowijając wszystko grubą warstwą. Zimno wdzierało się pod owcze skóry, którymi był przykryty. Dalsza jazda była zbyt niebezpieczna. Zatrzymaj konie, przeczekamy zamieć. Mężczyzna ściągnął lejce. Konie momentalnie przesunęły się bliżej siebie. Służący podciągnął skórę trzymaną na kolanach i wraz z woźnicą skulili się na siedzisku. Próbując osłonić się przed podmuchami wiatru niosącego kolejne warstwy śniegu. Podobnie uczynił hrabia, który zsunął się w przestrzeń między siedzeniami, szczelnie nakrywając się wszystkim, co miał pod ręką. Było mu strasznie zimno. Ręce, mimo iż je schował pod poły kożucha, szczypały coraz mocniej. Rzęsy skleiły się od mrozu, a oddech skraplał, momentalnie zamarzając. Dygotał na całym ciele. Przed oczami pojawiły się obrazy z dzieciństwa. Ukochany koń, którego podarował mu ojciec i duma, jaką odczuwał, gdy przesadził pierwszy parkan. To szczęście było tak wielkie, że napłynęły mu do oczu łzy radości. Po chwili emocje się zmieniły. Żal szarpnął jego sercem. Widział gasnące oczy i nikły uśmiech. Trzymał ojca mocno za rękę, nie chcąc pozwolić, żeby odszedł. Dłoń starszego mężczyzny powoli się wysuwała, Lekko muskając palce syna. Ojciec zaczął się oddalać, a on poczuł dojmującą pustkę i samotność. Chciał wołać, krzyczeć, ale nie mógł wydobyć głosu. Zimno spowiło jego ciało. Zrobiło mu się ciepło bardzo ciepło. Wszystko inne zniknęło. Przestał czuć cokolwiek. Rozdział pierwszy. Wygłoszone przez pana Izau kazanie wciąż dźwięczało się w uszach. Bardzo ceniła go jako człowieka, ale i jako mówcę, który w prostych słowach potrafił wyłożyć wszystko to, co ważne i wyznaczające kierunek w codziennym działaniu. Grecję? zwróciła się do niej matka. Ojciec z Jakobem idą na zebranie, więc odwiedzimy panią Wibę. Dobrze, matko. Ruszyły w kierunku domu znajomych, który mieścił się niedaleko kościoła. Gretzien widziała mężczyzn zmierzających do gospodarstwa państwa Loce, mieszkających tuż obok rodziny Wibe, tam właśnie miało odbyć się spotkanie. Doskonale pamiętała, że planowano dzisiaj ustalić składkę na dom dla ubogich i chorych. Ojciec zawsze hojnie wspierał wszystkie wspólnotowe inicjatywy, a i ona z matką dokładały starań, żeby dary przekazywane w naturze były jak najlepszej jakości. Dom wybudowano w zeszłym roku po powodzi, która uczyniła wiele szkód we wsi. Gospodarstwo dyków, ustawione na dość wysokim trepie, uniknęło zalania. Część uszkodzonych budynków innych bałerów dzięki współdziałaniu sąsiadów szybko doprowadzono do porządku. Zatopionych upraw nie dało się odzyskać, ale i tu z pomocą ruszyła wspólnota. Podzielili się tym, co mieli, spłatę odkładając na czas pożniwny. Było jednak także kilka rodzin, złożonych z osób starych i schorowanych, które wskutek różnych wydarzeń losowych nie miały potomstwa mogącego się nimi zaopiekować, więc ich domy już od lat podupadały. Powódź tylko przyspieszyła agonię tych budynków. Ich odnowienie nie miało sensu, więc podjęto decyzję, że wybudują dla nich jeden wspólny dom na placu wydzielonym przy kościele. Hospicja i domy dla starych i chorych funkcjonowały też w sąsiednich wspólnotach, gdyż Mennonici nigdy nikogo ze swoich współwyznawców nie zostawiali bez opieki. Solidarność i odpowiedzialność za współtowarzyszy była jedną z cech wyróżniających Mennonitów spośród innych społeczności, ale kilkoro starszych mieszkańców, którzy przed powodzią żyli samodzielnie w skromnych gospodarstwach, miało opory przed korzystaniem z jałmużny. Ustalono więc, że ci, którzy będą się czuli na siłach, pomogą wiosną i latem w polu, inni zaś zajmą się wyplataniem koszy, przędzeniem wełny oraz pomniejszymi pracami ręcznymi na rzecz wspólnoty. ansien matka Gretchen oraz pani Wibę przodowały w pracach związanych z organizacją domu dla ubogich. Miały już dorosłe dzieci, uznały więc, że ich obowiązkiem jest służenie swoją pracą oraz wolnym czasem. Działania te zaangażowały córki, które choć zdatne już do orzenku, wciąż czekały na odpowiednich kandydatów. Zarówno Gretzien, jak i Leonore Wiebe pochodziły z zamożnych domów. Piękne i pracowite przyjaźniły się od najmłodszych lat. Ich starsze rodzeństwo, poza bratem Gretchen Jakobem, założyło już swoje rodziny osiedlając się w bliskiej okolicy – Dziewczyny często się spotykały przy okazji różnych zebrań, uroczystości, czy też zwykłych, sąsiedzkich odwiedzin. W miesiącach mniej intensywnej pracy jeździły do nich, żeby pomagać przy ich licznym potomstwie, którego każdego roku przybywało. Leonore, podczas ostatnich odwiedzin u siostry, miała okazję spędzić trochę czasu w towarzystwie Izaaka Frisena. Był młodym wdowcem, który został strójką małoletnich chłopców. Zamierzał się starać o rękę Leonore. Gretzien nie miała jeszcze okazji z nią o tym porozmawiać i liczyła, że dzisiaj znajdą chwilę na swobodną rozmowę. Nie omyliła się. Gdy tylko weszły do Wibów, zostały ugoszczone kawą i ciastem. Matki, po wymienieniu grzeczności i omówieniu kazania pana Izał, skupiły się na bieżących sprawach związanych z domem dla ubogich. Szczegółowo rozprawiały o potrzebnym zaopatrzeniu oraz konieczności obstalowania nowych butów dla pani Wins najstarszej podopiecznej, która mimo wieku i choroby prawie codziennie chodziła na rzekę zrywać trzcinę, z której wyplatała maty. Odżegnywały ją wielokrotnie od tych wypraw, ale był to lubiany przez nią rytuał i nie chciała z niego rezygnować. Mamo? Zapytała grzecznie Leonore, gdy kobiety przerwały na chwilę rozmowę. Możemy iść do mojego pokoju? Pani Wibę spojrzała na nią z lekkim zaskoczeniem. Tak się wciągnęła w rozmowę, że zapomniała o ich obecności. Tak, idźcie, jeszcze nam tu chwilę zejdzie, a i zebranie pewnie szybciej niż za godzinę się nie skończy. Dziewczęta z ulgą opuściły wielką izbę i przeszły do pokoju Leonore, który był mniejszy, ale dzięki temu bardziej przytulny, skłaniający do sekretnych rozmów i wymiany tajemnic. Jak ci się podobała wizyta u siostry? Zapytała Gretchen, zajmując miejsce przy małym stoliku doszła już do siebie po porodzie? Tak, czuję się dobrze, a moja mała siostrzenica jest urocza, skradła nasze serca. Wszystkie małe dzieci są słodkie, najbardziej lubię niemowlaki. Ja też. Im starsze, tym więcej mówią i ciągle o coś pytają, to bywa męczące. Właśnie, przytaknęła Grecjen i spojrzała na przyjaciółkę uważnie. Dzieci Izaaka są jeszcze małe? Miałaś okazję poznać je bliżej? Na policzkach Leonore pojawił się rumieniec, który próbowała zamaskować, poprawiając śnieżnobiały czepek skrywający jej przeniczne włosy. Tak, dość często odwiedzali moją siostrę, a i my raz byliśmy u nich z wizytą, odparła, zajmując miejsce na wprost przyjaciółki. Najstarszy chłopiec ma pięć lat, ale nie jest męczący. Głównie milczy i słucha, rzadko zadaje pytania. Młodszy ma trzy latka, a najmłodszy dwa i z nim właśnie jest najwięcej problemu. Bardzo ruchliwy, w miejscu nie usiedzi i ma mnóstwo pytań. Wszystko go ciekawi. Polubiłaś ich? Sama nie wiem, odparła Leonorę, szarpiąc lekko wiązanie czepka. To miłe dzieci i zasługują na najlepszą opiekę. Naturalnie, te młodsze niewiele pamiętają, ale starszy chłopiec pewnie tęskni. On akurat jest bardzo spokojny, często się zamyśla i tak smutno patrzy, że aż żal chwyta za serce. Jego bracia zaś są bardzo rozbrykani, zupełnie inni niż dzieci mojej siostry. Izaak pewnie trochę ich rozpieścił, chcąc wynagrodzić stratę matki. Myślę, że to raczej jego matka, która mu pomaga i się nimi zajmuje. To starsza kobieta i pozwala im na zbyt wiele. Chyba brak jej sił do pilnowania, wychowywania i dyscyplinowania tej gromadki, a Izaak ma tyle pracy w gospodarstwie, że rzadko ich widzi. To zrozumiałe. Dużo ziemi, bydła, więc nawet zimą jest co robić, przytaknęła ze zrozumieniem Grecjen. Rozmawiał już z twoim ojcem? Tak. Ojciec mnie do niego przekonuje, bo to dobra partia. Ma ładny dom i duże gospodarstwo, jest pracowity i o wszystko dba, nie ma długów ani żadnych nałogów, wspiera działania wspólnoty i właściwie nic mu nie można zarzucić. To wiem, mieszka przecież niedaleko nas. Pytałam jednak, co ty o nim sądzisz. Leonore wstała z wyścięłanego poduszkami drewnianego krzesła i podeszła do sekretarzyka, chwyciła leżącą na nim Biblię i zaczęła ją machinalnie kartkować. Wreszcie zamknęła księgę z trzaskiem, odłożyła i ponownie usiadła na krześle. Och, Gretchen, zupełnie nie wiem, co mam myśleć. Leonore, przecież nie musisz go poślubiać. Twój ojciec nie będzie cię zmuszał do orzenku z kimś, kto jest ci niemiły. To nie tak. Zaprzeczyła żywo. To dobry człowiek, podpora naszej społeczności i ja go szanuję, a nawet lubię, ale boję się, że nie podołam obowiązkom matki trójki dzieci. Wiesz, tak od razu, zupełnie inaczej, gdy dzieci wychowuje się od początku, a inaczej, gdy musisz wejść na czyjeś miejsce. Nie wiem, czy mnie zaakceptują jako swoją matkę, i nie wiem, czy ja je pokocham. Będziesz dla nich dobra, wiem to, znam cię. Zrobisz wszystko, żeby wychować ich na porządnych ludzi. Czy to wystarczy? Dzieci powinno się nie tylko dobrze traktować i wychowywać, ale i kochać. Biblia przecież mówi, że miłość jest najważniejsza. Nie umiem ci doradzić. Nikt nie umie, odparła smutnym głosem. Ojciec mówi, że to dobry człowiek i zasługuje na oddaną mu żonę. Matka z kolei uważa, że dzieci są jeszcze małe i że się do siebie przyzwyczajimy. Podkreśla też, że obowiązkiem Wspólnoty jest zadbać o te sieroty. Nie mogą się wychowywać bez kobiecej ręki. Przecież babka się nimi zajmuje. Tak, ale ona chce wrócić do swojego domu, więc naciska na syna, żeby znalazł żonę. Boję się, że zanim ja się zdecyduję, on się rozmyśli. Ale boję się również tego, że nie podołam zadaniu. Będę złą matką i żoną, a Izak będzie żałował, że mnie poślubił. Leonore. Na pewno będziesz doskonałą żoną i matką. Każdy popełnia błędy, więc i tobie może jakieś się przytrafią, ale cóż to znaczy? Nic. normalna ludzka sprawa, więc może warto posłuchać rodziców i dać mu szansę. Może! odparła machinalnie, wygładzając suknię. Rodzice dali mi czas do namysłu, więc ciągle się nad tym zastanawiam. I gdy wydaje mi się, że już podjęłam decyzję, to przychodzi nowa myśl do głowy, która tak mi mąci, i od nowa zaczynam rozważać. Gretchen rozumiała rosterki przyjaciółki. Nie chciałaby znaleźć się na jej miejscu. Zajmowanie miejsca kobiety, która była lubiana i stanowiła wzór wszelkich cnót, zawsze jest trudne. Tym trudniejsze, gdy zostało po niej trzech niedorostków, którym trzeba stworzyć nową rodzinę, nie burząc przy tym wizerunku matki utrwalonego w sercach i pamięci. Tak Zdecydowanie nie jest łatwo być drugą matką, a jeszcze trudniej być drugą żoną. Widziała jednak, że Leonore jest zainteresowana Izaakiem bardziej niż przyznaje. Nie umiała jej doradzić, więc postanowiła ograniczyć się do okazania wsparcia. Leonore, cokolwiek zdecydujesz, wiedz, że jestem, i zawsze możesz na mnie liczyć. Dziękuję, Gretchen. Dobrze mieć świadomość, że otaczają mnie życzliwi ludzie chcący mego dobra odparła wzruszona. Wiesz? Gdybym się zgodziła, to stałabym się prawie twoją sąsiadką z zamiedzy. Dopóki ja za mąż nie pójdę, przypomniała jej Grecjen. O czymś nie wiem? Planujesz coś? Nie, jest mi dobrze tak, jak jest, ale matka coraz częściej wspomina, że czas na ożenek. Ojciec na razie nie podejmuje tematu, lecz wiesz, moje siostry w tym wieku miały już swoje rodziny, więc niebawem pewnie i dla mnie męża będą szukali. W okolicy nie ma zbyt wielu kawalerów w odpowiednim wieku i z odpowiednią ilością ziemi. Kilku jest, ale za żadnego bym nie chciała iść. Gretchen, mam nadzieję, że obie wyjdziemy dobrze i szczęśliwie za mąż. Oby. Czas jednak na mnie. Słyszę nasze matki, więc pewnie będą nas zaraz wołać. Nie myliła się. Gdy wyszły z pokoju, kobiety stały w sieni i kończyły ustalać ostatnie sprawy. Matka Gretchen zapinała obszerne futro więc i ona sięgnęła po swoje. Pożegnały się i odprowadzone przez gospodynię wyszły przed dom. Ojciec podjechał pod podcień, a niedawno malowane przez katta wzory na saniach zalśniły w promieniach słońca. Wyglądały zachwycająco. Gretchen wraz z matką umościły się w pojeździe wyłożonym kożuchami. Brat usiadł obok ojca, który cmoknął na konia, przecinając powietrze batem. Bles ruszył żwawo, i po chwili płozy gładko sunęły w stronę domu. Rozdział drugi. W domu panował ziomb. Puchata pierzyna przyjemnie otulała ciało, chroniąc przed chłodnymi podmuchami. Za oknem szalał wiatr, wdzierając się szczelinami do izby Grecjen. Przeciągnęła się, łapiąc resztki snu. Najchętniej poleżałaby jeszcze trochę. Ale natarczywy głos sumienia ostro osądzał jej lenistwo. Spłoszona wyskoczyła z łóżka, narzucając na plecy ciepłą wełnianą chustę. Zaścieliła łóżko, naciągnęła na nie piękną kapę i ukradkiem rzuciła tęskne spojrzenie na wgłębienie w poduszce. Potrząsnęła głową, odganiając niechciane myśli. Przyklękła przy łóżku, by odmówić gorliwie poranną modlitwę. Nie zapomniała przeprosić za niechęć do pracy, która ją nieoczekiwanie ogarnęła. Było to rzadkie uczucie. Lubiła pracować, rozumiała sens wykonywanych zajęć i odczuwała wdzięczność, że Bóg tak hojnie ich obdarował. Zajęć miała dużo, zapełniały dni od rana do wieczora, ale dzięki temu niczego im nie brakowało. Żyli dostatnio, nie żałując sobie jedzenia, ubrań, porządnych mebli czy wygodnych pojazdów. Było to możliwe dzięki temu, że każdy członek rodziny należycie i z oddaniem wykonywał swoje obowiązki. Rozumiała to i wierzyła w słuszność takiego działania. Tylko czasami, w takie dni jak ten wieczne i zimne, niełatwo było zerwać się z łóżka przed świtem. Później, gdy promienie słońca zaczynały wdzierać się przez okna, praca przychodziła łatwiej, człowiek stawał się radosny i wykonywał wszystko z należytą energią. Po skończonej modlitwie zdjęła z krzesła przygotowane halki oraz ciemną wełnianą sukienkę. Na wierzch założyła biały, płócienny fartuch, obrębiony koronką, oraz zarzuciła na plecy dużą, ciepłą chustę, która chroniła przed chłodem. Nie rozpalała w swojej izbie. I tak w dzień nie miałaby czasu, żeby tu posiedzieć. Większość dnia spędzi w czarnej kuchni, szykując sery oraz masło. Latem czynności te wykonywała w oborze. Miała tam specjalne pomieszczenie, przystosowane do produkcji wyrobów mleczarskich. Zimą przenosiła się do kuchni. Gdzie ciepło buchające z pieca wypełniało całe pomieszczenie, sprawiając, że mogła zrzucić chustę i swobodnie pracować. Weszła do kuchni przesiąkniętej aromatami jedzenia. Zapaliła lampkę oliwną i podkręciła płomień. Na palenisku był jeszcze żar, więc rozgarnęła go, podrzuciła drobno łupane drewka i zaczęła delikatnie rozdmuchiwać ogień. Po chwili pojawiły się jasno świecące płomienie, które z cichym sykiem. Otuliły drewka. Uśmiech pojawił się na jej twarzy. Lubiła patrzeć, jak mała iskra zmieniała się w duży, żwawo płonący ogień. Usłyszała szmer w sieni. Ojciec i brat zapewne szli do obory wydoić krowy i zrobić obrządek. W czasie zasiewów i zbiorów to ona z matką doiły krowy i karmiły bydło oraz trzodę. Mężczyźni mieli wtedy inne obowiązki i już o świcie wyjeżdżali w pole. Podobnie jak dwaj parobcy, których zatrudniali do pomocy od wiosny do jesieni. Gdy wracali wieczorem, zajmowali się wygnajaniem i podścielaniem. Tak, to był bardzo intensywny czas dla wszystkich. Miło jednak było pracować, kiedy po łacie ziemi spowijała zieleń, kwiaty nęciły zapachami i kolorem, owady dźwięcznie bzyczały, a ptaki od rana wyśpiewywały swe pieśni. Najmniej obowiązków było zimą. Wtedy mogła zająć się zaległymi wyrobami rękodzielniczymi, tkaniem, wyszywaniem i czytaniem oraz odwiedzinami. Rozpaliłaś już, zauważyła matka, wchodząc do kuchni. Dobrze. Tak, zimno dzisiaj, to może zacierki zrobię, rozgrzejecie się przed jazdą. To dobry pomysł. Do Tigenhof nie jest daleko, ale mocno wieje. Gretzien sięgnęła po skopek mleka i odmierzyła dwie kwarty. Wlała do garnka, dała szczyptę soli i postawiła na ogniu. Do kuchennej woni dołączył kolejny zapach, który nieodłącznie kojarzył jej się z domem rodzinnym. Ansien w tym czasie ukroiła kilka kromek ciemnego chleba, wyjęła mleko oraz ser. Zaraz będzie gotowe, stwierdziła Grecję mieszając mąkę z jajkiem i odrobiną mleka. Jeszcze tylko zacierki ukręcę. Tylko mieszaj dobrze, jak wlejesz, żeby nie przywarło. Ojciec z Jakobem pewnie zaraz przyjdą. Dzisiaj mieli tylko wydoić i nakarmić. Tak, wiem, mamo. Zostaniecie u hammów na noc, czy wrócicie? Wolałabym wrócić, ale twoja siostra na pewno nas nie puści. Poza tym ojciec chciał zobaczyć unowocześnienia, które wprowadzili w browarze i wytwórni octu. Też bym chętnie zobaczyła. Pojedziesz do niej na kilka dni, może w przyszłym tygodniu. Dzieci bardzo się ucieszą. No nie wiem, Gretchen się, się roześmiała. Obiecałam, że pouczę Hermana arytmetyki. To jedyne czego ten bystry chłopak nie może przyswoić. Helena jest zła, że mimo jej wysiłków nie może pojąć zasad. Wierzę, że ty sobie z tym poradzisz. Masz dar do nauczania, a szczególnie do liczenia. Dzięki ojcu, to on nam przecież cały czas kładł do głów, że musimy dobrze rachować, żeby gospodarstwo odpowiednio prowadzić i interesy robić. Słusznie mówił, zna się na handlu, więc wy też powinniście. Matko, przecież wiesz, że mnie nikt nigdy nie dopuści do handlowania. To nie uchodzi, żeby kobieta interesami się zajmowała. Nie mów głupot, Grecjen. Kto niby w naszym domu prowadzi księgi rachunkowe, rozlicza mleko, sery, masło, oblicza wydatki na dom i na potrzebne sprzęty. Ty, mamo, ale sprawy obliczania zboża potrzebnego pod zasiew, sprzedaż wieprzowiny, wołowiny, gęsi, tym przecież ojciec się zajmuje. On robi zamówienia, sprowadza zakupy, jeździ do miasta. I co z tego? Myślisz, że moje rozliczenia są mniej ważne niż jego? Nie, ale. Nie ma żadnego ale, córko. Umiejętność rachowania jest potrzebna. Każdy z nas zajmuje się inną częścią gospodarskiej księgowości, ale wszystkie części muszą być rzetelne i sprawnie prowadzone, bo dopiero połączone w całość stanowią o istocie naszego majątku. Słowa matki były słuszne. I się doskonale o tym wiedziała. Nigdy nie zazdrościła ojcu ani Jakobowi, że jeżdżą do miasta, prowadzą interesy. Świat poza ich społecznością ciekawił ją, ale nie na tyle, żeby tam jechać. Wystarczyły jej opowieści. Tu, w domu, na podwórzu i w polach, był cały jej świat. Kochała to miejsce. Podobnie jak ludzi, tych bliskich i tych obcych, z którymi nie była spokrewniona ale łączył ich ten sam światopogląd, zasady i wiara. Wiedziała, że poza obrębem ich wsi życie wygląda inaczej. Słyszała o ludziach zamożnych, żyjących z wyzysku, z pracy innych, chłopów przede wszystkim, obciążonych pańszczyzną tak mocno, że wielu z nich żyło bardzo ubogo, niekiedy przez całe życie nie najadając się do syta. Pogrążona w myślach mieszała intensywnie mleko. Ich społeczność też przeszła różne zawirowania – Wielu dla wiary poświęciło życie. Inni, jak jej przodkowie, uciekli z Holandii przed prześladowaniami. W Polsce znaleźli miejsce, gdzie ich inność była tolerowana. Osiedlali się na terenach zalewowych, osuszając je, a wydartą wodzie ziemię obsiewali, płacąc wysokie podatki, ale i zapewniając sobie dostatni byt. Po latach spokoju doszło do rozbioru Polski, a oni znaleźli się na terenie Prus. Migrowali do kolejnych miejscowości, szukając miejsca, gdzie będą mogli nadal żyć według zasad, w które wierzyli. Część, skuszona obietnicami i dobrymi warunkami osadniczymi, wyjechała do Rosji. Później emigrowali dalej, do Kanady i Ameryki. Oni zostali tutaj, wrastając coraz bardziej w żuławską ziemię, tak bardzo podobną do ich rodzimej. Zacierki już gotowe, zauważyła matka. Ściągnij je z ognia. Ach tak, już zdejmuję. Nad czym się tak zamyśliłaś? Arytmetyka nie daje ci spokoju, czy podział obowiązków w domu? Nie, myślałam o naszej codzienności, wierze i społeczności. O tym, że tak bardzo różni się ono od życia naszych sąsiadów. Grecjen. Pismo święte jest jedno i takie same słowa są zawarte u nas, jak i u nich. Z tym, że oni poszli w obrzędowość, skupili się na otoczce wiary, a nie na tym, co ważne. W Biblii wyraźnie jest zapisane: Nie zabijaj. I my nie zabijamy, nie walczymy, płacimy ogromne podatki, żeby naszych mężczyzn nie werbowano do wojska. Nie bierzemy udziału w powstaniach i wojnach, bo tak nam nakazał Pan. Zobacz do czego prowadzą walki. Ludzie tracą życie, majątki, są zniewalani. My zaś żyjemy zgodnie ze Słowem Bożym: w pokoju i spokoju. Polacy walczyli o odzyskanie ojczyzny. To tylko ziemia, córko. I tak nie należy do człowieka. Trzeba dbać o wiarę, a wtedy ona zastąpi każdy dom. Dlatego nasi bracia i siostry tak często migrują? W obronie wiary? Tak. Bo to jest dla nas najważniejsze. Nie przywiązujemy się do miejsc, i nawet jak szczególnie ukochamy jakiś kawałek ziemi, to on nie może być ważniejszy od Boga. Jednak przecież i u nas zaszły zmiany, żyjemy trochę inaczej niż nasi dziadkowie i pradziadkowie. To nieuniknione. Wszystko się rozwija i zmienia. Korzystamy z tego, co daje nauka, bo to pomaga nam jeszcze lepiej pracować na chwałę Pana. Nie zamykamy się na świat, tylko na to, co jest sprzeczne z naszą wiarą. Coraz bardziej słyszalny szmer w sieni przerwał ich rozmowę. się nie chciała, żeby ojciec słyszał jej pytania. Wiedziała, że zacznie wtedy ją pytać, skłaniać do rozważań i większego skupienia na słowach zawartych w Biblii. Znała je doskonale. Jak każdy Mennonita czytała świętą księgę, odkąd nauczyła się składać literki w całość, godzinami rozważała różne zagadnienia. Często też dysputowali, analizując poszczególne fragmenty. Mimo to dopadały ją niekiedy wątpliwości, których nie potrafiła wytłumaczyć ani nawet sformułować. Gdzieś nieśmiało jej majaczyło, że ich styl życia jest pewną formą ucieczki, próbą schronienia się przed pokusami świata zewnętrznego unikaniem. A unika się tego, czego człowiek się boi, nie rozumie lub też obawia się, że ulegnie. Właśnie. Czy wspólnota boi się, że jej członkowie w konfrontacji z możliwością innego życia porzucą swoje zasady? Rozdział trzeci. Po południu rozszalała się burza śnieżna. Wiatr doł nieprzyjemnie, raz po raz uderzając w ściany domu. Świata z okien nie było widać, bo wszystko spowiły białe obłoki tworząc mleczną ścianę. Zwierzęta niespokojnie zawodziły w oborze. Jakob co chwilę tam zachodził, żeby je uspokoić. Nic to jednak nie pomagało. Były przerażone wyciem wiatru, który wdzierał się pod strzechę, sprawiając, że cały budynek zdawał się drżeć. Grecjen miała w planie tkanie płótna na koszule. W ich społeczności dawniej wszyscy tkali i przędli len którego uprawie sprzyjało bliskie sąsiedztwo rzeki zapewniającej odpowiednią ilość wody do jego obróbki. Była to żmudna praca, która skutecznie zapełniała zimowe wieczory. Odkąd siostry założyły rodziny i poszły na swoje, miały z matką coraz większy problem, aby nastarczyć tyle płótna, ile przez cały rok potrzebowali, poświęcały więc temu zajęciu wszystkie wolne chwile mogły to robić tylko zimą gdyż w czasie pozostałych pór roku miały zbyt wiele zajęć w domu i obejściu. Właściwie one jako jedne z nielicznych zajmowały się tym we wsi. Kobiety odeszły od tego zajęcia, uznając, że taniej jest kupić gotowe płótno, niż całe dnie poświęcać na obrabianie lnu. Uznawała słuszność tych argumentów, ale tradycja tkania była w niej i matce tak silnie zakorzeniona, że argumenty finansowe czy czasowe nie mogły ich skłonić do zmiany nawyków. Usiadła do Krosna, ale huk wiatru uderzającego o budynek był coraz głośniejszy. Nie mogła skupić się na pracy. Poszła do wielkiej izby i otworzywszy swoją Biblię, zaczęła się modlić. Była pewna, że rodzice dzisiaj nie wrócą, a i jutro drogi nie będą przejezdne, więc ich wizyta się przedłuży. Dom wydawał się pusty i smutny. Chętnie pomodliłaby się razem z Jakobem albo, zwyczajnie, porozmawiała ale on wciąż siedział w oborze, uspokajając zwierzęta. Rżenie koni i muczenie krów było donośne i utrudniało skupienie się na modlitwie. Poza tym w głowie wciąż rozbrzmiewała jej poranna dyskusja z matką. się bała się zmian, które tak szybko następowały, a jednocześnie coraz wyraźniej rozumiała, że konfrontacja z rzeczywistością, ze światem poza obrębem ich społeczności jest nieunikniona – nie była jednak na to gotowa. Nerwowym gestem zamknęła Biblię i opatuliwszy się szczelnie chustą, przeszła się nią do obory. W środku panował półmrok, rozświetlony światłem lamp powieszonych na hakach. Grecjen? Myślałem, że tkasz. Nie mogę się skupić. Zupełnie mi nie idzie, więc pomyślałam, że wezmę się za sery. Czym się martwisz? Pogodą? Rodzice na pewno zostali u hammów, a nam nic nie grozi. Poza tym dom jest połączony z oborą i stajnią, więc nawet nie musimy wychodzić na dwór. Nie chodzi o to. To o co? Tak się zastanawiam. Wszystko wokół się zmienia, my też się zmieniamy, a jednocześnie żyjemy w pewnej izolacji od świata. Zawsze przecież tak żyliśmy. Taka jest nasza wiara i sposób życia. Skąd wiesz, że prawidłowy? Może to ucieczka przed światem i jego pokusami. Helene żyje w mieście i ich codzienność się zmieniła. Nie jest już taka jak była w domu, jest nowoczesna. Jakob popatrzył na siostrę, zupełnie nie rozumiejąc jej rozterek. Nigdy się nie zastanawiał nad tym, jak żyją. Tak po prostu było i już. Chciałabyś żyć inaczej? Nie, sęk w tym, że nie. Lubię nasze zasady, czuję się dzięki temu bezpiecznie. Tylko wciąż mnie nurtuje, czy to nie tchórzostwo. Nie ma pokus, nie ma prób, więc i łatwiej nam żyć zgodnie z zasadami. Przestań, Grecjen, to jakieś niedorzeczne myślenie. U nas nie ma prób? Wspomnij powodzie, pożary, choroby. Wiele nieszczęść nas spotyka, a mimo to potrafimy dalej działać razem, pomagać sobie i zawierzać nasz los Bogu. Może pokusy, które na nas czyhają, są inne, ale na pewno są. Może masz rację? Wezmę się lepiej za te sery, bo z bezczynności złe myśli mnie dopadają. To dobry pomysł. Jak to nie pomoże, to porozmawiaj ze starszym zboru albo ministrem, oni ci to lepiej wyłuszczą niż ja. Nie ma takiej potrzeby. Sięgnęła po węborek i przeszła z nim do czarnej kuchni. Odmierzyła odpowiednią porcję mleka na ser i wyuczonym ruchem wlała ją do kociołka. Zaprawiła pod puszczką, ustawiła na skraju pieca i zaczęła intensywnie mieszać, żeby uzyskać skrzep. Znany rytm pozwolił uspokoić jej rozedrgane myśli. Widziała sens w tym, co robi. Wiedziała, że za chwilę odcedzi serwatkę, a skrzep rozdrobni na kawałki i włoży do form, z których za pomocą prasek odciśnie pozostałą wodę. Miała zrobić jedną porcję, ale gdy tylko myślała o zakończeniu pracy, znowu nachodziły ją niechciane myśli. Pracowała więc do samego wieczora, i gdy wkładała ostatnie krążki do solanki, żeby nabrały smaku, do kuchni zajrzał Jakob. Dzisiaj kolacji nie będzie? Będzie. Zaraz chleba ukroję i podgrzeję zupę z obiadu. Za dużo zrobiła mi, trzeba dojeść. Praca pomogła, czy dalej cię męczą rozterki? Pomogła, odparła i zdała sobie sprawę, że w istocie tak było. Kolacje zjedli w milczeniu, ale do swoich izb rozchodzili się w dobrych nastrojach. Gretzien zasypiała z lekkim sercem, wdzięczna, że targające nią wątpliwości ustąpiły. Rankiem pogoda była już dużo łaskawsza. Za oknem panowała cisza, i tylko hałdy nawianego śniegu przypominały o wczorajszej burzy śnieżnej. Hałas rozchodzący się po oborze, od której oddzielała ją izolowana ściana ogniowa. Wskazywał, że Jakob kończy obrządek. Zdziwiło ją, że zaczął tak szybko. Wyskoczyła z łóżka, zmówiła krótką modlitwę i prędko odziała się w swój codzienny strój. Wychodziła właśnie z izby, gdy brat otworzył drzwi prowadzące do sieni: Tak wcześnie? Przecież dopiero świta? Jeszcze nawet nie rozpaliłam w kuchni. Nie szkodzi. Odgarnę śnieg i jadę zobaczyć, czy Weissel już zamarzła do Fürstenwerder. Zwierzęta nakarmione? Tylko krowy musisz wydoić. Dzisiaj? Drogi na pewno są zawiane, źle ci się będzie jechało, a przecież spory odcinek masz do pokonania Ojciec z matką dziś, najdalej jutro wrócą i będą chcieli ruszyć z towarami Sprawdzę przed ich powrotem i będziemy wiedzieli, czy warto się wyprawiać w podróż Śniadanie chociaż zjedz, mroźno jest, a czeka cię kilka godzin jazdy Rozgrzeje się odśnieżaniem wjazdu, a zjem u penerów Jak trochę przegłodnieje, to będzie lepiej smakowało nie wiem czy to dobry pomysł, Jakobie, wszędzie zaspy, jazda zajmie ci cały dzień, a gdzie jeszcze powrót? Więcej wiary, Gretzien, odparł z uśmiechem. Mój wałach jest silny i wytrzymały, uporamy się z każdą zaspą. Wiedziała, że dalsze przekonywanie brata nie ma sensu, więc otworzyła drzwi do obory, narzuciła roboczy fartuch i postanowiła, że zacznie od wydojenia krów. Gdy uporała się z tym zadaniem, Chwyciła koszyk wiszący na belce i podeszła do wydzielonej części dla kur, które zawsze zimą trzymali w oborze. Nie było obawy, że zmarzną w czasie mrozu, a im ułatwiało to pracę, bo mieli wszystko w obrębie jednego budynku. Zebrała sporo jaj, więc postanowiła, że na śniadanie zrobi smażone. To, że brat nie chciał śniadania, nie znaczyło, że i ona ma rezygnować z posiłku. Lubiła gotować, a jeszcze bardziej lubiła jeść. Uważała, że dobra strawa jest podstawą solidnej pracy, a tej miała dzisiaj w planie sporo. Rozejrzała się po oborze, sprawdzając, czy nic nie przeoczyli. Po wnikliwych oględzinach uznała, że wszystko jest należycie wykonane. Nakarmione zwierzęta przeżuwały o spale ostatnie kęsy jedzenia. Uznała, że czas, aby i ona wreszcie coś zjadła. W sieni było już jasno, ale przez zaszronione okna niewiele widziała. Słyszała jednak tętent ten końskich kopyt, co znaczyło, że brat ruszył w drogę. Poczuła się nieswojo. Rzadko przebywała w domu sama, więc trudno było jej się przyzwyczaić. W kuchni też dziwnie się czuła bez obecności matki. Chcąc zagłuszyć przejmującą ciszę, zaczęła śpiewać psalmy. Głos miała piękny. Tylko ona i Jakob mogli się pochwalić tak wyjątkową barwą. Wszyscy lubili ich słuchać, a najbardziej dzieci, które wtedy przystawały w bezruchu i wpatrywały się w nich z otwartymi ustami. Z chęcią nuciła im też kołysanki. Nie mogła zrozumieć, dlaczego dawniej ich współwyznawcy uznawali śpiewanie za coś zdrożnego, znała historię, wiedziała o prześladowaniach i konieczności krycia się z wiarą, ale i tak nie mogła pojąć, że coś tak pięknego, danego przecież przez Boga, było tyle czasu zakazane. Kończyła właśnie sprzątać po śniadaniu, gdy z trzaskiem otworzyły się drzwi wejściowe. Gretchen, Gretchen, Chodź szybko! Wybiegła z kuchni przestraszona. W rozwartych na oścież drzwiach stał Jakob. Jego twarz wyrażała zaniepokojenie, a rozchełstane odzienie wskazywało, że musiał pędzić jak szalony. Nie zauważyła jednak żadnych śladów wypadku na jego ciele. Co się stało? Coś z rodzicami? Złe wieści? mów szybko! Nie, jacyś obcy ludzie mieli wypadek. Niedaleko nas, tam przy tych trzech wierzbach. Żyją? Chyba tak. Są cali zmarznięci. Jeden coś mamrotał. Tamci leżą jak w malignie. Wyrzucił z siebie, z trudem łapiąc oddech. Ubieraj się szybko i weź kilka pledów. Zaprzęgnę nasze stare sanie, pojedziemy po nich. Weźmiesz Izaaka do pomocy? Za daleko, nie ma czasu, żeby po niego jechać. Musimy poradzić sobie sami. Nie pytała już o nic więcej. Podeszła do schowka i wyjęła zapasowe pledy. Następnie wbiegła do kuchni i chwyciła dwie szklane butelki, które zawsze stały nad piecem, i wlała do nich gorącej wody. Dziękowała Bogu, że miała w planie sprzątanie i grzała sobie wodę do mycia sprzętów. Włożyła płaszcz, owinęła się wełnianą chustką, chwyciła pakunki i wybiegła na podwórko. Jakob właśnie wyjeżdżał ze stajni. Skakuj! Nie ma chwili do stracenia! Ledwo usiadła, gdy zaciął batem ponaglając konie. Położyła obok siebie jedną butelkę i przykryła ją szczelnie dwoma pledami. To samo uczyniła na drugim siedzeniu. Miała nadzieję, że chociaż trochę uda się rozgrzać wychłodzone siedzenia. Droga w istocie była cała zawiana, ale niska temperatura sprawiła, że śnieg zbity w jednolitą, twardą masę umożliwiał szybką jazdę. Gretzien przysłoniła oczy ręką, gdyż odbijający promienie słońca, skrzący śnieg, mocno ją raził. — Patrz! — już widać sanie! zawołał Jakob, wyciągając przed siebie dłoni. Zawrócę na polu i podjedziemy bokiem. Pomożesz mi ich przenieść. Dobrze. Grecjen wyszła spod pledu i przyklękła na przednim siedzeniu, chcąc zobaczyć wskazane przez brata sanie. Z daleka widziała, że są mocno przesypane, a konie zaprzągnięte do sań ugrzęzły prawie po pachwiny w śniegu. Bardziej jednak interesowali ją przysypani ludzie. Miała nadzieję, że przeżyli. I uda się ich uratować. Gdy przyjechali na miejsce, wyskoczyła z sań i podbiegła do poszkodowanych. Uchyliła owczą skórę, pod którą leżeli powożący mężczyźni. Byli rozpaleni i majaczyli. Trawiąca ich gorączka zrosiła czoła potem. Dzięki temu jednak nie byli wyziębieni i wierzyła, że uda się ich uratować. Czekając, aż podjedzie do niej brat, który odjechał kawałek dalej, żeby zawrócić, zerknęła również do sań. Pod stertą skór i futer leżał mężczyzna, który w przeciwieństwie do tamtych był blady i trząsł się jak w febrze. Dotknęła ręką jego czoła, ale i bez tego wiedziała, że jest całkowicie wyziębiony. Odgarnęła delikatnie włosy z jego czoła, a w sercu wezbrało współczucie i zachwyt. Był to najpiękniejszy mężczyzna, jakiego w życiu widziała. Rozdział czwarty. Z trudem uporali się z przeniesieniem bezwładnych ciał na sanie. Usadzili ich obok siebie na jednym siedzeniu i opatulili szczelnie pledami. Grecjen stała przy nich całą drogę i pilnowała, żeby żaden z nich nie wysunął się spod okrycia. Było jej zimno, ale nie mogła się otulić pledem, bo ograniczyłby jej ruchy, a co chwilę musiała któregoś z nich poprawiać i przykrywać, gdyż często na muldach wszystko się zsuwało. Nie przeszkodziło jej to jednak, żeby co chwilę zerkać na bladego mężczyznę o czarnych włosach, gęstych brwiach i wypielęgnowanym wąsie, który nawet teraz wyglądał reprezentacyjnie. Jego ubranie różniło się od odzienia dwóch pozostałych mężczyzn, uznała więc, że jest szlachcicem albo zamożnym przedsiębiorcą, tamci zaś jego służbą lub pracownikami. Coś w jego rysach twarzy mówiło jej, że raczej mają do czynienia ze szlachcicem. Wydawał się zbyt zadbany, jak na fabrykanta czy przemysłowca. Zastanawiała się, jaki był na co dzień, czy wpisywał się w powszechną opinię o szlachcie. Docierało do nich sporo informacji o możnych panach, którzy żyli w luksusach, nie bacząc na nędzę, z jaką borykali się ich chłopi pańszczyźniani, czy służba zatrudniana w dworach. Niezależnie jednak od tego, jaki był, należało jemu i jego ludziom udzielić pomocy. Gretien? Zawołał Jakob, gdy wjeżdżali na podwórko. Podjadę jak najbliżej drzwi. Biegnij szybko przygotować łóżka w moim pokoju. Podrzuć też do pieca. Powinien tam jeszcze być żar. Przytaknęła i gdy zatrzymał sanie, pobiegła do domu. Łóżko brata było gotowe do użycia, więc tylko odsunęła pierzynę, żeby łatwiej było położyć mężczyzn. Nie miała czasu na zmienianie pościeli, musiało więc zostać jak jest. Drugie łóżko, należące dawniej do ich starszego brata Johanna, było zaścielone i przykryte kapą. Matka pilnowała, żeby zawsze pozostawało w gotowości, gdyż często odwiedzał ich ktoś z rodziny i zatrzymywał się na noc. Podobna zasada obowiązywała w pokoju Grecjen. Była ogromnie wdzięczna matce za tę przezorność. Zdążyła zaledwie odgarnąć przykrycie na drugim łóżku, gdy wszedł Jakob, taszcząc szczupłego, drobnego mężczyznę, rozpalonego gorączką. Mam pierwszego. Gdzie go położyć? Daj go do twojego łóżka. Położymy tam tych dwóch z gorączką. Dobra, idę po następnego. Grecję spojrzała na przemarznięte ubranie mężczyzny. Stwierdziła, że za chwilę pod wpływem ciepła stanie się mokre, więc szybko zajrzała do szafy brata i wyjęła z niej zapasowe piżamy, kalesony, koszule oraz skarpety. Gdy wniósł drugiego mężczyznę, podeszła do pieca i pogrzebaczem przegarnęła żar. Podłożyła drewka, które szybko zajęły się ogniem. Z tym ostatnim musisz mi pomóc. Jest całkowicie bezwładny, a sporo waży. Grecien podreptała za bratem do sani. Mężczyzna był wysoki, a przymarznięte futro stanowiło dodatkowy balast. Brat, który był rosłym i silnym mężczyzną, miał problem, aby wyciągnąć go z sani. Weszła więc na nie i chwyciła za nogi mężczyzny. Wspólnymi siłami przenieśli go do sypialni i z niemałym trudem wyłuskali z futra, po czym położyli na łóżku. Nadal był bardzo blady i nie dawał żadnych oznak świadomości. — Przebierz ich w suche ubrania. Przygotowałam wszystko. Sięgnęła po stos ubrań i podała bratu. — Zacznij od tego. Martwi mnie ta bladość i chłodny pot. — Dobrze. Zawołam cię, jak skończę. Wyszła bez słowa i od razu udała się do kuchni. Wlała wodę do kociołka, wrzuciła mięso, które miała przygotowane na obiad, i postawiła na ogniu. Stwierdziła, że lekka zalewajka będzie.